Lala, co ty robisz? Ubrana już jesteś? Czekaj. Jezu, gdzie jest moja biała kredka? Mam się zadzwoniła. No halo, co tam? No halo, co robicie? A nic, ja się maluję, bo do kina zaraz zawijamy się. A ja potrzebuję, mam rozebrane całe pranie i potrzebuję proszek. No i gdzie ja mam ci ten proszek kupić? Jest wszystko zamykane, jest niedziela. No jak, to gdzie jest bazar tam? Do Gronin, niemiecki proszek. A niemiecki proszek jeszcze mam ci kupić? Dlaczego nie możesz polski wybrać? Nie, to muszą być niebieskie kulki. Niebieskie kurki, a skąd ja ci wezmę taki proszek z niebieskimi kulkami? Ja muszę teraz zostawić wszystko, jechać po proszek niemiecki, szukać cię do Wrocławia. No niestety, mamusia, jak coś chcesz, to też ci robię. Gdzie jest mój hoker w ogóle? Gdzie jest ten hoker? Załóż mi ten hoker. Najwyżej pojedziemy, kupimy ten proszek, je znajdziemy i później jeszcze pojedziemy do kina. No jeżeli chodzi o moją mamę, to codziennie mam telefony. Baba po prostu tak żywa, 60 lat, to potrzebuje, to tamto, to siamto, no wydzwania 24 na dobę, tak jakby powiedzieć. Nie zatrzyma jej nikt. A powiedz mi, Lala, masz tam jakiegoś chłopaka? Jaki masz typ? Mi się podoba... Z tatuażami, jak twoja mama? Mi się podoba, jak ktoś ma tatuaże na twarzy. No. Ale sama ogólnie nie chciałabyś mieć? Chciałabym. No ale raczej ci na to nie pozwolę. Jesteś piękna naturalnie, tak musisz zostać. Sama masz tatuaże. Ale ja jestem dorosła i jak będziesz dorosła, się na to zdecydujesz. Okej, może jakoś to przełknę, ale wolałabym, żebyś była naturalna. Bo jesteś naprawdę piękna. Twoja mama też wolała, żebyś była naturalna. Moja mama na pewno wolała, żebym była naturalna. Ale jakoś mi to nie wyszło. Jeżeli chodzi o operacje plastyczne, wiadomo, miałam ich bardzo dużo i wiele. Ale jeżeli chodzi o moją rodzinę, bałabym się. Jednak idziesz na taką operację i ryzykujesz swoje życie, prawda? Moja córka jest piękną dziewczyną urodzoną, naturalną i chciałabym, żeby taka została. A jeśli już rozmawiamy, to jaki jest twój typ? Umięśniony, duży, z mega rysami, prawdziwy facet, oczywiście podziarany. Z jajami, za przeproszeniem, bo facet to powinien być facet. Facet powinien bronić kobiety, być męski, dbać o kobietę, szacunek pełen. Dobrze o tym wiesz, że ja sobie nie pozwolę na nic. Kobieta też musi coś od siebie dać, prawda? No i ja daję, jest tak? Chyba tak. To mamy całkiem inny gust, bo ty gustujesz w takich raperach kolorowych z tatuażami, a ja z takimi mięśniakami.